Dzisiaj w studiu jest Adam Antosiewicz. Które tam, z Podhala jakaś tam, z tych rodziców i tak dalej. Ale co najważniejsze, to ci się podoba, jest, żeś tu, tu żeś też studiował, ja? Tak, Politechnika Śląska, a potem warszawska podyplomowa, ale śląska głównie. No ale taki twój zawód podstawowy jakby. Inżynier transportu. Aha, a z tym coś robisz oprócz tego, że jeździsz autem? To znaczy przydaje się jako doświadczenie logistyczne, tak? Teoria logistyki, organizacja transportu. To ci się też przydawało pewnie przy organizacji festiwalu. Tak, i wielu innych imprez. Ponieważ logistyka przy takim dużym wydarzeniu jest bardzo trudna. Takie studia, takie szkoły, pewnie, że jest bogaty doświadczenia. Tak, tak. Jestem bardzo bogaty, jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam rodzinę, wspaniałe dzieciaki. No właśnie, o dzieciakach zdrowie. Może parę słów, bo to są... Tak, no prawda, właśnie, to... właśnie. O Antosiu, naszym zdolnym i pięknej Oleńce, która jest równie zdolna. No tak, muszę powiedzieć i pochwalić się, dzieciaki są super. Olusia ma zdolności plastyczne, teatralne, recytatorskie, no w ogóle jest aktorką, mając 11 lat. A Antoś idzie w kierunku właśnie muzycznym. Byliśmy we Wrocławiu na biciu rekordu Guinnessa w odtwarzaniu utworu Hey Joe Hendrixa. No i Antoś na scenie z gitarą elektryczną, także robi dobre kroki w dobrym kierunku. No ale muszę państwu powiedzieć, że są, że też sprawdził, ja się tu nie mogę nazywać jako tam fachowiec, no ale jakieś tam, może nie tyle pojęcie, co chęć, przynajmniej tego pojęcia mam. Zagraliśmy się z Antosiem, było to na trzy gitarę i Antoś wziął i zaimprowizował. Czyli nie, że dostał nuty jakieś, tylko po prostu to wszystko, te nuty wypływały z niego, serca. Z serca. No i to było właśnie bardzo ciekawe, bo grał bluesowo. Tak, sam wiedział, jakich dźwięków używać. Dokładnie. Natomiast tak, przejdźmy może teraz do tej kapeli Dobrej Woli, bo ona już tam jakieś sukcesy moka i zagrała. To znaczy sukcesy miarą dobrego serca może jest sukces, albo odwrotnie, serce jest miarą sukcesu. Tak, kapela Dobrej Woli gra w miejscach takich zacnych, nietypowych często. Trzy koncerty pod ziemią w kopalni Guido, w kaplicy Świętej Barbary i tam całe wydarzenie prowadził ksiądz Stanisław Puchała. Ale był też obecny i to nas bardzo ucieszyło, właśnie redaktor tu z Radia Katowice, Maciej Bakes. Serdecznie dziękujemy. Tak, i go pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Też wydarzenie takie w kościółku, w zasadzie XIII-wiecznym, ale mówimy XVII-wieczny, bo tam wcześniej uległ spaleniu. Więc XVII-wieczny kościółek murowano drewniany w Gliwicach, Ostropie. Przesłanie dla pokoju z udziałem miejscowego chóru, dzieci. Bardzo wspaniała sprawa. Muszę też powiedzieć, że na przykład z wielkiego formatu artystami kapela grała także w Tychach. To była parafia ojca Pio budującym się kościele. A także i tu no trzeba to powiedzieć, takie wieczory kolędowo-pastorałkowe u ojców franciszkanów i w Tychach, i w Płocku. Także kapela rozsiewa to dobro i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi się będzie przyłączało i po prostu wspólnie z nami uczestniczyło w tych wydarzeniach. Ale w Monarze też było. Tak, tak, kapela była w Monarze też z kolędami. To Monar to takie jakby dziecko Marka Kotańskiego i to dziecko dalej funkcjonuje, pomaga ludziom, kapela też pomaga, więc wspólne cele i taki najbliższe wydarzenie muzyczne to jest niedługo w Bytomiu 13 sierpnia we wspaniałym kościele pod wezwaniem świętego Jacka, także możemy tu serdecznie zaprosić, kto jest ciekawy i ma szczere chęci posłuchania, uczestniczenia, bo to są wspólne śpiewy niejednokrotnie, a na pewno wspólne przeżycia. Co trzeba zrobić, żeby do kapeli, jeśli już by ktoś chciał, można było należeć? No należy każdy, kto słucha kapeli i śpiewa z kapelą, czy gra. Nie ma tu ograniczonego... No a pani Ola Ziomek może należeć? Zapraszamy pani Olę. Ona nawet nie musi chcieć, już należy. Tak no. Jest, tak.
To może tym razem, bo to tak rzadko się przecież zdarza, żeby właśnie dla pani Oli bezpośrednio jakby, mimo to, że jest za szybą, nie tam jakaś daleko przyjazd. Serdeczne życzenia. Ja, ale zaśpiewać tak, mogę coś tak do pani specjalnie. Studencka miłość. No weź szyszej troszkę, nie? Już od tygodnia, gdy zmierzch za oknami, przychodzisz codziennie do dziewczyn za ściany. Przychodzisz codziennie, sam nie wiesz dlaczego, bo przecież ją kochasz, bo przecież jej wierzysz. Studencka miłość, to jakby nic nie było, to jakby coś się śniło, to jakby powiał wiatr. Studencka miłość, gdy słów się nie liczyło, gdy serce nie zmieniło rytm w inny rytm. Znów siadasz przy stole, przy kawie z ciastkami i czarną z lodami. Słuchasz słowami, a ona ci wierzy z dziecinną ufnością. Nazywa swój romans swą pierwszą miłością. Studencka miłość, to jakby nic nie było, to jakby coś się śniło, to jakby powiał wiatr. Studencka miłość, gdy słów się nie liczyło, gdy serce nie zmieniło rytmu inny rytm. Studencka miłość, to jakby nic nie było, to jakby coś się śniło, to jakby powiał wiatr. Studencka miłość, gdy słów się nie liczyło, serce nie zmieniło rytm, inny rytm. No brawo. No, może w tym czasie to trzeba gipko na antynie grać, no ale raz za kiedy można uspać ludzi też, ale pani Ola nie zasnęła. Klimatyczny. Tak, mieliby podziękowanie, to jest ważne. No, plany są jakieś pewnie tej kapeli. Tak, Kapela Dobrej Woli, Przesłanie dla Pokoju, to jest autorski program Stowarzyszenia Dziedzictwo Kultury. I no, plany są takie, żeby grać w miejscach zacnych, ale te przesłanie dla pokoju, na czym to polega? To znaczy jest to takie jakby wysłanie pozytywnych emocji, pozytywnych wibracji. Ale kto je wysyła? No wysyła Kapela Dobrej Woli i wszyscy, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu. Ale słyszałem też, że takie transmisje są, na czym one polegają? Transmisje internetowe. Ja? Jak na razie, ale być może kiedyś będzie większa. Satelita będzie, ja. Ja, tak. Są transmisje internetowe z tych przesłań dla pokoju. Na bieżąco ludzie oglądają, potem odtwarzają kilka tysięcy odtworzeń. No ale widziałem kiedyś tam na tym Facebooku, że ktoś się tam łączy. No tak, w czasie transmisji łączymy się z ludźmi, którzy są jakby też zaangażowani w tą popularyzację dobrych emocji i empatii. I tak łączyliśmy się z Leszkiem Cichońskim, który aktualnie był wtedy w Egipcie. Połączenie dzięki technice XXI wieku było możliwe, więc słyszeliśmy, widzieliśmy Leszka. Może nie wiedzą wszyscy, kto to jest. Tak, Leszek Cichoński. Znany polski muzyk, gitarzysta, kompozytor, aranżer, no po prostu wielki człowiek, bardzo dobry człowiek. I to jest główny organizator, pomysłodawca i wykonawca właśnie tego festiwalu i bicia rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Zawsze 1 maja się to odbywa. To właśnie jest ten wielki człowiek. Z nim były połączenia i obiecał, że zagra kiedyś z Kapelą Dobrej Woli. Mam nadzieję, że też będzie wtedy transmisja. Co najmniej internetowa. No to już czekam na taki moment, żeby po prostu na jednej estradzie te wszystkie nazwiska, które żeś wymienił, tych muzyków,
żeby się wszyscy połączyli, zagrali w jednym takim dżemie, tak jak to było na festiwalu imienia Ryśkiery dla. Też mam taką nadzieję. Czyli mamy w zanadrzu, że będą imprezy najbliższe w tym, ja? No. No w Bytomiu, tak? A potem mam nadzieję w Gliwicach, być może kiedyś w Westerplatte. Idźmy dalej, Brama Brandenburska, Mur Berliński, Monte Cassino, wszystkie miejsca, w których tam dochodziło do emocji takich negatywnych, będziemy to niwelować poprzez przesyłanie pozytywnych, tak? I się wyrówna. Czyli możemy się połączyć, wiele ludzi w jednym czasie, chociażby przez media, żeby jakby wspólnie razem to przesłanie robić. Na tym to polega. Na tym to polega, żeby wszyscy właśnie wysyłali cząstkę swej dobroci, swego serca i te cząstki stworzą wielki świat. No ale gdybym teraz tak spróbowali w tej chwili zaimprowizować, no ludzie wiedzą, że my są w tej chwili na żywo i jakby to zrobić, że teraz co wszyscy będziemy myśleć o pokoju, czy co se przeboczymy nagle, czy co możemy zrobić? No doradźmy to ludziom. No co możemy? No możemy po prostu rzeczywiście pomyśleć, uśmiechnąć się do partnera, do sąsiada, do ekspedientki w sklepie. Po prostu spróbować być dobrym człowiekiem, jeśli ktoś nie jest na co dzień. Ja myślę, że dużo ludzi jest dobrym. A jeśli no słyszycie, a są, żeście na przykład w trakcie HAI, to przestańcie. To styknie. Tak, uśmiechnijcie się. Odpuśćcie. Odpuśćcie, tak, ja. Dokładnie. Odpuśćcie, no ale jak ktoś nic nie zmienia. Dobra, ale jak ktoś gonił złodzieja i prawie już go moja, to co mu odpuścić, czy go dopaść? To jest dylemat. To znaczy generalnie odpuścić. Bo serca ci nie ukradnie, a rzecz materialną możesz sobie odkupić. Zgadza się. No to czyli co? Orkiestra będzie grała, znaczy nie orkiestra, tylko kapela dobrej tak. woli się rozwija. Powiedz no mi taką rzecz jeszcze, bo to mnie interesuje. Tworzysz to, ale też no masz inne swoje projekty i to bym chciał o to zapytać, a to mnie zaciekawiło kiedyś, bo żeś opowiadał o tym Mieście Aniołów. A, to jest taki projekt, który być może się pojawi, ale nie chciałbym głośno jeszcze mówić o nim, żeby nie zapeszyć po prostu. Chociaż nie wierzę tam w jakieś zabobony, ale czasem jest tak, że jak się ktoś za wcześnie czymś tam pochwali, to potem to nie wychodzi czyli, po prostu. Czyli wywołałeś wilka z lasu, ale wilk nie przyszedł. Ale mogę powiedzieć o Domu Muzyki. To jest też taki projekt bardzo, bardzo dobry, jedyny w Europie, pierwszy chyba w Europie. To jest Dom Pracy Twórczej dla osób z niepełnosprawnościami i z pełną gamą zabiegów terapeutycznych, z gabinetami psychologicznymi, z taką pomocą, on jest w budowie, 1300 metrów, jest pod dachem zamknięty i będzie... Jak to będzie? To będzie taka miejscowość Mała Ruda pod Warszawą i właśnie jest też takie stowarzyszenie, z którym współpracuje, Stowarzyszenie Dom Muzyki. No i po prostu ale budowa trwa i... Oprócz tego, że tam będą mogli się poleczyć, bo tam różne jakby te terapie będą uskuteczniane, no ale sala prób będzie też. Ach, nie tylko sala prób, bo będą i warsztaty, i studio nagrań, i będzie pomoc. Wprawdzie Dom Muzyki jako obiekt jeszcze nie funkcjonuje, ale już wielu osobom z niepełnosprawnościami stowarzyszenie pomogło wydawać płyty. Pomagało i zapraszało na koncerty, między innymi organizowaliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu w Trójce koncerty, gdzie występowali ludzie z niepełnosprawnościami. No widzę, że się udzielił już w różnych miejscach, no bo chociażby to studio, o którym żeś wspomniał, Agnieszki Osieckiej, no to przede wszystkim to jest nobilitacja dla tych, którzy tam wystąpią, czy występowali. No jest to kultowe studio i tak naprawdę każdy, można powiedzieć, może. Ale te, w którym w tej chwili my są, też jak najbardziej. Tak, słuchaj, no wiesz co, bo czas leci, czasiec. Dziękujemy pięknie ci. Dziękuję ci. Przed Państwem i Państwa i naszym gościem był Adam Antosiewicz. Dziękuję wszystkim. Jak cię utytułować? Fajny no, synek, starczy. A to jest dla mnie największy komplement, jaki słyszałem w życiu. No. I może kogo jeszcze chcesz pozdrowić? No zawsze, moją ukochaną żonę, rodzinkę. No i wszystkich tych wspaniałych ludzi, którzy przyjeżdżają niejednokrotnie także z zagranicy na Śląsk i słuchać i przeżywać muzykę i być ze sobą po prostu. I my się do tych życzeń też dołączamy. Pozdrawiamy.